Żarty sobie robisz? Muniek Bugaj wpadł do szpitalnej sali jak po ogień. Jakie wychodzę? Jakie zabierz mnie stąd? Alek siedział na skraju łóżka ze wzrokiem wbitym w kapiący kran umywalki zamontowanej w kącie sali. Poparzona ręka i zdarta skóra z pleców naprawdę się odbiło. Muniek wsunął palce za szlówki w spodniach i zaczął krążyć od ściany do ściany. Matka Matkań nauczyła cię, że nie wolno bawić się ogniem? Koziej wyciągnął rękę postojącą obok łóżka kulę ortopedyczną. Odkąd ocknął się w szpitalnym łóżku, wciąż kręciło mu się w głowie. Chyba nie myślisz, że to ja sam spojrzał przyjacielowi w oczy. Miałbym podpalić własne auto? Grata nie auto, chciałeś wydemić odszkodowanie. Powtarzam ci, że to nie byłem ja. Ktoś podłożył ogień, stęknął stając na nogach. Tak stwierdziła policja? Straż. Straż gówno wie. Były ślady benzyny. Na tyle to się chyba znają, żeby je rozpoznać. Muniek przekręcił klamkę w oknie. Zapach lizolu unoszący się od sterylnej podłogi był tak samo wstrętny, jak zapach ekologicznego nawozu, który ukochała sobie jego matka. Bak pewnie pęk, Odparł odkrywczo. Wyciek paliwa, jakiś niedopałek i opel poszedł z dymem. Gdyby nie kostek i jego stary, też byś poszedł. Wyciągnęliśmy cię w ostatniej chwili. Nic nie pamiętam. Borąbnąłeś o coś głową. O pod sufitkę. Właśnie. Tylko kretyn ładuje się w środek pożaru. Po co tam wlazłeś? Chciałeś się skopcić na amen? Może chciałem. Doczłapał się do szafy i wyjął z niej popalone szczątki swojego ubrania. Cuchnęły spalenizną. Zwinął je w rękach i wycelował do kosza na śmieci. To nawet byłby dobry koniec. Dodał po chwili: klamra taka. Klamra! Męczennik się znalazł. Milczyli przez dłuższą chwilę: jeden opierając się ramieniem o wąskie skrzydło szafy, drugi gapiąc w odkażone linoleum. Może dobrze się stało z tym oplem, stwierdził Muniek. Problem sam się rozwiązał. Te. Wszystko teraz wróci do normy. Będzie po staremu, tak jak tego chcieliśmy. Tak. Rany też na pewno szybko się zagoją. Tym razem Alek nie przytaknął. Zamiast tego zaczął rozwiązywać troki przy szpitalnej koszuli. Gdzie masz do mnie czyste ciuchy? spytał, widząc, że muniek przyszedł z pustymi rękami. Powiedz, że zostawiłeś na dole w samochodzie. Mina przyjaciela mówiła co innego. Alek wyminął go i o dotarł do drzwi. Kutas z ciebie muniek. Nim zacisnął palce na rozcięciu koszuli, poprawił bandaż, który opasywał mu tors naparł łokciem na klamkę Bugaj powłócząc nogami ruszył za nim w milczeniu zjechali windą na parter kiedy Alek załatwiał wypis na żądanie Muniek usiadł w poczekalni obok oddziału dziecięcego i rozejrzał się po ścianach zatrzymał wzrok na kolorowych obrazkach z postaciami z bajek o kubusiu puchatku i myszce Miki poprzednim razem gdy tu był w odwiedzinach u kostka też wisiały siedział na tym samym stoku i gapił się na różowego prosiaczka i czerwone spodęki Mikiego kostek leżąc piętro wyżej walczył wtedy o życie Zawieź mnie od razu do klubu. Wyrwał go z zamyślenia Alek. Mam tam jakieś ubrania na zmianę. Muniek poderwał się, żeby użyczyć mu ramię do oparcia. Szpitalną kulę trzeba było zostawić. Mam iść z tobą pod rękę jak panna do ołtarza? W głosie Alka zabrzmiała ledzie wyczuwalna nutka kpiny. Mimo to nie odepnął przyjaciela, tylko wsparty na jego barko ruszył w kierunku wyjścia. Milano jutro startuje? Upewnił się Muniek. Alek skrzywił się z bólu, poparzona klatka piersiowa zapiekła go nagle, podrażniona opatrunkiem, zatrzymał się tuż przed rozsuwanymi drzwiami i zaczął łapać szybkie oddechy. Punktualnie o dwudziestej i nawet nie próbuj mnie powstrzymywać. Przecież z wariatem na argumenty nie wygram. Powiesz mi co mam robić, a ja się wszystkim zajmę. Ty będziesz tylko siedział i patrzył. Damy radę. Do końca życia będziesz wspominał ten dzień. Chłopak spojrzał wymownie na przyjaciela. Niech znał ten wyraz twarzy. Zawsze, gdy Alek tak spoglądał, dusił sobie coś, czego nie chciał powiedzieć na głos. – Z kostkiem jest już sztama – uprzedził nadciągające pytanie. – Kiedy się hajcowałeś w tym pogruchotanym oplu? – współpracował. Ostatnie słowo zabrzmiało w jego ustach tak, jakby nie chodziło o ratowanie przyjaciela, ale o wykonanie planu na budowie. Stanęli przy samochodzie Munka. Trzeba było odsunąć fotel pasażera, by Alek mógł wejść do środka i wyprostować nogi. Z uwagi na piekące rany nie chciał zapinać pasu. Chwycił się jedynie rączki przy podsufitce. – Co robił? – zapytał koziej, gdy zjeżdżali ze szpitalnego parkingu na jezdnię. Nie rozumiem. Co robił Kostek? Ratował mnie czy moje auto? Kurde, wyluzuj. Odpowiedz. nie tylko mocniej wcisnął gaz i zaraz potem włączył radio. Wszystko było lepsze od jazdy w niezręcznej ciszy. Rozmawiać na temat tego, co robił Kostek, nie zamierzał. Nie dlatego, że ich kaleki przyjaciel miał problem ze zrobieniem czegokolwiek. Bo nie miał. Kiedy uderzył kamieniem w zamek bagażnika i wyjął gaśnicę, muniek myślał, że na tym jego pomoc się zakończy. Zwłaszcza, że przy alku było już dwoje przypadkowych przechodniów: stary Knot i on, muniek. Kostek wymanerował jednak kołami swojego wózka inwalidzkiego i podjechał pod drzwi kierowcy. Nie bał się ognia, ale nie użył gaśnicy zgodnie z jej przeznaczeniem, tylko walnął jej spodnią częścią w szybę, a potem zamachnął się, by uderzyć ponownie tym razem w kierownicę. Był wściekły, kiedy muniek go odciągnął. Chcesz mu rozwalić tym łeb? krzyczał. Kurwa, kostek, co ty najlepszego wyparawiasz? Ale leżał w środku nieprzytomnym, zasłaniając ciałem deskę rozdzielczą. W aucie kłębiło się coraz więcej gryzącego dymu. Ogień zdążył już strawić tylne siedzenia i zaczął podchodzić ku przodowi. Kiedy wyciągnęli kozieja i położyli go na ziemi, było już za późno. Kierownica płonęła. Kostek patrzył jak to, na czym mu najbardziej zależało trawią płomienie. Kiedy przyjechała karetka i zabrała alka do szpitala, wciąż tam był. Siedział na wózku i obserwował, jak straż walczy z ogniem. Opel w kilka sekund pokrył się pianą. I co teraz? Odezwał się do kumpla Muniek, kiedy na podwórku ich przyjaciela zrobiło się już cicho. Jak to rozwiążemy? Kostek wciąż patrzywał się tempo wzgliszcza samochodu. Rób jak uważasz. Nie musi wiedzieć, że zachowałeś się jak idiota. Nie wiem, czy Alek przeżyje, ale jeśli tak, to powiem mu, że współpracowałeś. Leje na to, co mu powiesz. Zdawało się, że Alek usnął, kołysany ruchem samochodu i sączącą się z radia piosenką, zamknął oczy. Muniek nie był pewien, czy ten nagły sen jest prawdziwy, czy udawany. Ważne, że pytania o to, co naprawdę wydarzyło się podczas pożaru Opla ucichły. Nie, żeby było mu żal kumpla, ale o pewnych sprawach lepiej po prostu milczeć. I o przypuszczeniach również. Chociażby na temat tego, czy doszło do przecieków baku z benzyną, czy też było zupełnie inaczej. Cuchnie tu jak w chińskiej dzielnicy. Młoda wparowała do gabinetu z kartonem na osobiste rzeczy i postawiła go na swoim dawnym biurku. Psytujecie? Szymański wychylił się z za komputera i pomachał w powietrzu pałeczkami. Sushi, dobra kobieto, starczy dla ciebie, tylko musisz się obsłużyć widelcem. Pałeczki w deficycie. Skrzywiła się, jakby kazał jej jeźba wolę jądra. Otworzyła skrzydła kartonu i rozejrzała się po pokoju. Przyszłam zabrać kilka swoich drobiazgów. Powiedziała bez entuzjazmu. Górny z szymańskim wymienili porozumiewawcze spojrzenia. Jak się na nowych śmieciach? zagaił górny. Jako tako. Nowe archiwum aż tak bardzo wciągające? Młoda podeszła do maszyny z kawą i wrzuciła kapsułkę. Jak mandżurska telenowela, policzki nie przestają mnie piec z podekscytowania. Mam ci opowiedzieć o funkcjach w nowym skanerze, czy wolisz posłuchać o sposobach kodowania plików? Górny wolał włożyć sobie do ust nigiri z łososiem. Świętujecie coś? Młoda spieniła mleko i wlała solidną dawkę do świeżo zaparzonej kawy. Można tak powiedzieć, sieradzka otworzyła śledztwo w sprawie zabójstwa Zabielskiego. Aż przysiadła na biurku. Brawo ty! Okazało się, że śmierć koniarze jej także spędzała sen z powiek. Może was zaskoczy, ale ucieszyła się, gdy zobaczyła wynik badań ze stajni. A kiedy ciało trafi do badania? Już pojechało na oczki. Zdążyliśmy w ostatniej chwili, bo na jutro zaplanowany był pogrzeb. W najgorszym wypadku skończyłoby się na ekshumacji. Szymański mało umiejętnie ścisnął pałeczkami rolkę ryżu, która natychmiast rozleciała się na części. Nie da się ekshumować ciała po kremacji, więc owszem, jest co świętować. Nagle otworzyły się drzwi i stanął w nich młody kurier, który biegał z dokumentami od jednego pokoju do drugiego. – Co tam masz? – zapytał górny, widząc, że trzyma w dłoni kopertę. Chłopak był mocno rozkojarzony albo nie wiedział, kto jest kim, bo podszedł do Szymańskiego. – Dla pana podkomisarza Dama Górnego – powiedział oficjalnie. Szymański wskazał pałeczkami biurko naprzeciwko, a kurier ukłonił się przepraszająco. – Z działu technicznego do rąk własnych. Górny odebrał kopertę i rozerwał w miejscu perforacji. Przebiegł oczami po raporcie. Medaliki. Co z nimi? Młoda poruszyła się niespokojnie na biurku. Znaleźli producenta? Owszem. Iszu-inszu. Co takiego? Iszu-inszu powtórzył Górny. Nie mów, młoda, że nie znasz. zaśmiał się Szymański. Jednym słowem: chińszczyzna. Nie wiedziałem tylko, że w Chinach tak dobrze znają się na katolickich świętych. Górny czytał dalej. Artystyczny metal. Tak to przetłumaczyli. Daleko mój do jednego i do drugiego. Zaraz. Jest jej lokalny handlarz, polski importer. Firma zarejestrowana w Radomiu. Nazywa się Biżuteryjne Cuda. Jest coś więcej? Młoda wyciągnęła szyję w stronę raportu. Będzie, ale jutro z rana. Radomska firma ma dostarczyć listę nabywców, którzy złożyli zamówienie na medaliki. Kto teraz kupuje takie rzeczy? Zamyśliła się młoda. Chyba tylko na komunie dla dzieciaków, żeby miały pamiątkę. Choć takiego złomu nikomu bym nie dała. Wstyd byłby na całą rodzinę. Dlatego lista będzie krótka. Takie medaliki rozdaje się albo w przytułkach, dla otuchy, albo... Zawiesza na szyjach ofiar. Dokończył Szymański. Górna odłożył pismo i zabrał z biurka opakowanie po suszy. Wycelował nim do kosza na śmieci, po czym przetarł blat serwetką, by oczyścić go z kropel sosu sojowego. Co z sami o rodzinie Bugajów? Rzucił przez biurko do szymańskiego. Znalazłeś coś? Młodszy aspirant przemył kolejny kawałek jedzenia i oblizał usta. Zaraz. Wcisnął pionowo pałeczki w ostatnią rolkę suszy i upewnił się, że czubek na rudych włosach stoi niewzruszenie. Po chwili uderzał już palcami w klawiaturę. Wygrzebałem kilka ciekawostek. Jedna z pewnością cię zainteresuje. To prawdziwa bomba. Dajesz! Popędziła go młoda, która najwyraźniej zapomniała o kartonie i swoich biurowych precjozjach. Trzy lata temu u syna Bugajów znaleziono zioło. Niby nic szczególnego, bo młodzić pają na potęgę, ale chłopak miał je przy sobie w szkolnej torbie. Konopie obok Gombrowicza? Górny pokiwał głową z uznaniem. A jak? Był na tyle koleżeński, że poczęstował nimi przewodniczącą klasy. Musiała albo mieć chody u ciała pedagogicznego, albo była niezłą szprychą, bo nie żałował towaru. Umówmy się, brzydkim dziewczynom nikt nie daje go bezinteresownie. No i upaliła się za salą gimnastyczną tak, że trzeba było wezwać pogotowie. Pewnie to był jej ostatni dzień w Radzie Klasy. Tego nie wiem. Chłopak wylądował na komendzie, ojciec zainterweniował i po kilku godzinach go wypuścili, ale ślad w kartyce pozostał. I to ma być ta bomba? Skrzybiła się młoda. Dzieciaki jej się najarały i tyle. Pokaż mi takiego, który choć raz w życiu nie spróbował. Szymański z dumą pokazał dwoma kciukami na swoją klatkę piersiową. Nigdy? Młoda rozszerzyła oczy. Ani jednego macha? Czysty jak łza. Podniosła się z niesmakiem zbiórka, jeśli tak miała wyglądać pozostała część zapowiadanego trzęsienia ziemi, wolała zabrać się do składania swoich rzeczy do kartonu. zawołajcie mnie, jak dowiecie się czegoś naprawdę ciekawego. Bo na razie. To był dopiero wstęp, odezwał się Szymański. Jeszcze nie skończyłem. Problem z Ziemią powtórzył się kilka miesięcy później. Wydział do walki z przestępczością narkotykową otrzymał anonimowy donos, że na terenie gospodarstwa bugajow rosną kanopie patrol złożył im wizytę i okazało się że w szklarni za domem jest niewielka hodowla syn bugajów dostał za to rok w zawiasach na trzy lata więc teoretycznie jest już po wyroku podliczyła młoda szomański obrócił monitor tak by oboje widzieli co znajduje się na zdjęciu to on młody bugaj spytał górny jak mówiłem krytyka została i podobizna też powiedziałbym że spacjaty to niezły z niego belmondo na żywo wygląda jeszcze lepiej zmężniał od tamtej pory i zapuścił wąsa takim jak on dziewczyny nie odmawiają Przyznała młoda. Ta, która wylądowała na pogodowiu, nie bez powodu dała mu się nakarmić ziołem. No raczej. Nie ma to jak udawać równą babkę. Sztywnych dziewczyn nikt nie lubi. A teraz skoncentrujcie się. Szymański znów uderzył w klawiaturę. Obok podobizny Muńka Bugaja na ekranie pojawiło się drugie zdjęcie. Mniej wyraźne, ale dobrze je znali. Panowie od rozboitego opla, stwierdził górny. No i? Ten po lewej to młody Bugaj. No, nie wiem. Szymański rozprosz się wygodnie w swoim obrotowym fotelu. Technicznie wydobyli charakterystyczne punkty na twarzy i porównali z tymi z kartoteki. Nos, szerokość czoła, rozstaw oczu, wszystko się zgadza. do Cudotwórcy. Ja bym niczego nie dopasował, nie przy takiej rozdzielczości. A ten drugi? Szymański milczał, podtrzymując napięcie, ale młoda już po kilku sekundach potrząsnęła oparciem jego krzesła. Skończ z tym Hitchcockiem. Kim jest drugi chłopak? Dwa dni temu spłonęło auto. To jego właściciel. Nazwisko? Popędził go górny. Aleksander Koziej, mieszkaniec wsi pod Kampinosem. Nie muszę chyba dodawać, jakiej marki był wóz? Oczy całej trójki powędrowały ku ścianie z tablicą, na której wisiały zdjęcia zrobione przez Zabilskiego. Chłopak był w środku? Był i o mało co nie usmarzył się, jak my, za czymś waucie. Z tego co wiem, jest w szpitalu. W którym, jest przytomny? MSBA, przy Wołaskiej. Pewnie leży pod narkozą. Takie poparzenia cholernie bolą. Więc szybko sobie z nim nie pogadamy. Od jak dawna wierzy o tym pożarze? Górny wbił świdrujące spojrzenie w zadowoloną twarz Szymańskiego. Młoda wolała się wycofać. Męskie starcia nie należały do jej ulubionych sportów. Poza tym jej obecność tutaj i tak zanadto się przeciągnęła. Na mnie chyba już czas, powiedziała, ale raczej jej nie usłyszeli. Dźwignęła niemal pusty karton, w którym przewracało się jedynie kilka drobiazgów i bezwdzięcznie zniknęła za drzwiami. Pytam, od kiedy trzymasz te informacje tylko dla siebie? Ciągnął górny. Bez nerwów, stary. Potwierdzenie danych przyszło dwie godziny temu. Nie chciałem nic mówić, zanim się nie upewnię, ale wygląda na to, że właśnie wypłynął nowy motyw w sprawie. Co więcej, wątki się nam wreszcie zaczęły spinać: Karambol na drodze, zdjęcia Zabielskiego i biały Opel. Panowie Bugaj i Koziej dowiedzieli się, że goś od koni zrobił z ukrycia dokumentację kraksy i postanowili go uciszyć. To stawia sprawę zatargu między Sołtysem a Zabielskim w zupełnie innym świetle. Może się okazać, że czepialiśmy się starego Bugaja bez powodu zamilk czekając na oklaski górny oderwał ręce od biurka ale zamiast złożyć je do bicia braw skrzyżował je na piersiach błądzisz szymański mówisz że tych dwóch smarkaczy zatłukło zabielskiego za to że cyknął im fotki nie wiem jak ty ale ja za taką pierdołę nie zabiłbym człowieka jakoś przeknąłbym mandat i punkty karne i ze zwieszonym łbem wróciłbym do domu żeby strzelić sobie setkę na pocieszenie na tym sprawa by się zakończyła — Szymański zrobił kwaśną minę. — Może dla ciebie. Tego, co inni mają w głowach, się nie dowiesz. Pamiętaj też, że młody Bugaj wciąż miał wtedy wyrok w zawiasach. Po pierwsze, nie wiemy, który z nich prowadził, ani w jaki sposób doszło do stłuczki. Po drugie, są młodzi, ale nie głupi. Nie zaryzykowaliby do żywocia za stłuczoną szybę czy wgnieciony zderzek. Jeśli rzeczywiście maczali palce w zabójstwie Zabielskiego, musiało pójść o coś o wiele grubszego. — Poza tym, najwyraźniej o czymś zapomniałeś. Górny podszedł do ściany z sekwencją zdjęć, którą Szymański ułożył z młodą minuta po minucie i zakreślił długopisem koło na jednym z nich. W tym aucie była jeszcze jedna osoba, a potem nagle zniknęła. Tego kadru, jak opuszcza auto, akurat nie mamy. Jakby Zabieski celowo wykasował klatki. Albo ktoś go przepłoszył i nie zdążył już wcisnąć spustu migawki. Tak czy owak mamy informacyjną dziurę, którą szybko wypełnisz, wrócisz do wsi i wypytasz dyskretnie o tego trzeciego, który uciekł z miejsca wypadku. Ja jestem uziemiony bo zachciało ci się gwiazdożyć jaśnie pan reżyser i hollywoodzka produkcja parsknął szymański nie będę komentować nawet nie próbuj szymański poknął na odchodne ostatni kawałek suszy i wsunął do tylnej kieszeni spodni portfel z policyjną legitymacją górny odniósł wrażenie że uśmiecha się drwiąco chciałeś coś powiedzieć tylko tyle że potrzebujemy jeszcze jednej teorii najważniejszej przydałoby się w końcu powiązać ze sobą sprawę zabieskiego i tych sześciu zabitych dziewczyn jak się domyślam, masz już coś w zanadrzu Szymański uniósł ręce w obronnym geście Ja? Człowiek od prudnej roboty? Ty tu jesteś geniuszem dedukcji, więc główkuj Wyszedł, poprawiwszy uprzednio w lustrze na drzwiach rudy czubek z włosów Górny też wyszedł Dochodziła szósta po południu W sam raz, by załatwić sprawę, która nie dawała mu spokoju Upewnił się tylko na mapy w telefonie Jak trafić pod właściwy adres I zamknął za sobą drzwi Tym razem jestem naprawdę skończony Łukasz Lewicki oparł się ramieniem o drzwi balkonu I wbił wzrok w mur cmentarza Załatwiła mnie. O tym, że filmik nagrany przez Reni krąży od wczoraj w sieci, dowiedział się równo w południe, podczas przerwy obiadowej. Sejmowa stołówka zwykle nie cichła od rozmów, jednak dziś było na niej wyjątkowo głucho, jakby ludzie zapomnieli, do czego służy im język. Dla odmiany świetnie im wychodziła mowa ciała, dyskretne spojrzenia, znaczące gesty i współczujące uśmieszki. Początkowo nie zorientował się, że chodzi o niego. Usiadł przy stole, stacją, na której stała szczebiowa i pulpety w sosie, i zasłonił się gazetą. Czytał o spotkaniu Trumpa z Kim Jong-unem oraz podpisaniu porozumienia na rzecz pokoju na Półwyspie Koreańskim. Był w połowie lektury, kiedy dosiadła się do niego jedna z klubowych koleżanek. Bez stacji i bez obiadu, za to z telefonem w ręku. — Podziwiam — powiedziała, ale nie zazdroszczę. Odparł, że Kim to niezły cwaniak, ale chyba nie o to jej chodziło, bo miała dziwny wraz twarzy. — Coś się stało? — zapytał, odkładając gazetę. — Przecież wiesz. — Nie wiedział, nie miał pojęcia. Syn mi pokazał. Podsunęła mu telefon i włączyła nagranie. Zbyt głośno nastawione, bo od razu kilka głów obróciło się w ich stronę. Nie zdawałam sobie sprawy, że. wolałeś nie mówić? No, tak, właściwie to rozumiem dlaczego. Nie na wszystko mamy wpływ, a dzieci trzeba kochać, prawda? Bez względu na to, co robią. Wyszedł bez słowa i dużo szybszym krokiem niż zwykle. Zaszył się za budynkiem z zatkniętą na czubku biało-czerwoną flagą i wyszukał nagranie na swoim smartfonie. Odsłuchał je tylko raz, potem cisnął telefonem o betonowy kosz na śmieci. Urwał się z pracy pod wypróbowanym już pretekstem bólu kręgosłupa. Tak często się nim posługiwał, że nikt się już nie dziwił. — Tak naturalnie idziemy, wiemy, że cierpisz — współczuli. Nie wiedział tylko czego bólu czy sytuacji, w jakiej się znalazł. Usiadł za kierownicą, i jechał przed siebie, nie myślał o niczym, chciał jak najszybciej dotrzeć do mieszkania. Gdy znalazł się na parkingu przed blokiem, spojrzał w okna na jedenastym piętrze, a konkretnie w te dwa należące do pokoju jego córek. Nigdy się tego nie wybaczę, wymamrotał odwracając wzrok od murów cmentarza. Dorota Lewicka zasłoniła przed ramieniem twarz, próbując odciąć się od wpadającego popołudniowego słońca. W jego ostrym świetle twarz męża wydała jej się całkiem obca. Nieraz widziała go kipiącego gniewem, ale tak przepełnionych okrucieństwem oczu chyba nigdy. Mogłaby się wycofać i zniknąć w małżeńskiej sypialni, by przyczekać tam najgorsze. Ale drzwi mają klamki po obu stronach, a on nie zamierzał mówić do pustych ścian. Ta kobieta w przytuku mnie oszukała. Wąknęła, próbując się usprawiedliwić. Gdybym wiedziała, że Reni tam jest, nie dałabym się tak łatwo odprawić. Spała tam dwie noce. Nie przyszło ci to do głowy, żeby wejść i zajrzeć do każdej z sal? Ważne, że nasza córka żyje. Zadzwoniła do tej opiekunki i potwierdziła, że jest bezpieczna. Gdzie jest bezpieczna? No gdzie? Tego mi nie powiedziała. Tylko, że reni wyjechała. Chciała, żebyśmy wiedzieli. Tak, że ta gówniara chce sobie przyszyć fiuta między nogami. Nie bądź wulgarny. To obrzydliwe, co mówisz. Lewicka usiadła w fotelu, wciskając się głęboko w siedzenie. Nie zrobi tego. Powiedziała tonem, jakby chciała zakląć własne słowa. Nie odważy się. To ryzykowna operacja. Zresztą nie ma pieniędzy. To jest dobędzie. Nasze córki wiedzą, jak sobie dorobić. Przestań! Szarpnął za przekrzywiony krawat i zdjął go szybkim ruchem przez głowę. Owiązał go sobie wokół dłoni, zaciskając ciasno. Byłem zbyt pobłażliwy. Miała za dużo swobody i to namieszało jej w głowie. Mówisz, jakby kogoś zabiła. Zgrzeszyła przeciwko czwartemu przykazaniu. Są kraje, w których każe się kobiety za dużo mniejsze winy. Zamarła. Mówisz o swoim dziecku. Nie jest już dzieckiem. Przerwał jej natychmiast. Na pewno nie moim. Kiedyś byłem jej ojcem, ale to dawne czasy. Teraz jestem bezdzietnym, zrujnowanym człowiekiem. Zapadła cisza. Reni dla mnie umarła. Ale żadnej żałoby nie będzie. Zaczynamy nowy rozdział, z czystą kartą. Jezu. Chlipnęła Lewica. Tylko bez histerii. Mam ci jeszcze raz pokazać nagranie, na którym zrobiła ze mnie Durnia? Zamiast wyjść, pomóż mi wymyślić komentarz do mediów. Przecież ten jawny atak na kościół nie przejdzie bez echa. Znów opozycja będzie miała używanie. Już słyszę, jak ich wierchuszka zaciera ręce. Powiesz, że to prowokacja. To zawsze działa. Kolejna mądra. Zamiast wyciszyć sprawę, tylko rozpętałem burzę. Myślałem raczej o dopalaczach. Młodym odbiera rozum po kolorowych tabletkach. Dorzucę kilka setek na jakąś fundację zwalczającą uzależnienia wśród młodzieży i może jakoś z tego wybrnę. Zrobisz z patologię. To już nie moje zmartwienie, ani twoje. Zajmij się lepiej domem, Usuń jej rzeczy, żeby nie został żaden ślad tego, że kiedyś tu mieszkała. Czysta karta, rozumiesz? Mam wyrzucić rzeczy naszej córki, a jeśli wróci? Zacis krawatu na dłoni jeszcze się zwiększył. Czego nie zrozumiałaś? Lewicki, przyjrzał się żonie. Mam powtórzyć? Pokręciła niepewnie głową, dźwignęła się z fotela i ruszyła do przedpokoju. Zatrzymała się jeszcze na chwilę w progu i odwróciła głowę w stronę męża. A co z Sarą? Spytała z nadzieją w głosie: są jakieś wieści? Do niej jednej miał słabość. Jej by się nie wyparł, choćby tańczyła nago w jego ukochanym parlamencie. Podszedł do żony tak blisko, że czuła zapach potu na jego szyi: Zapomnij o Sarze. Usłyszała: Ta mała dziwka mnie już nie obchodzi. Niech idą obie do piekła, tam gdzie ich miejsce. Nie mówisz tego na poważnie: Nie mam już dzieci. Koniec z poszukiwaniem Sary, cokolwiek się z nią dzieje. Obiekt znajduje się po lewej stronie drogi. Górny wyłączył GPS i wysiadł z samochodu. Najpierw spojrzał na ścianę lasu, a zaraz potem na żelazne ogrodzenie na wysokiej podmurówce i dalej na klinikę, która zgłosiła uprowadzenie Moniki Brewki. Nie tak wyobrażał sobie to miejsce. Klinika przypominała bardziej ośrodek wypoczynkowy, a nie budynek, w którym leży się ludzi z obłędu. Zgrabny niby pałacek do tego zadbane, z dużą ilością nasadzeń i miejsc do spacerowania. Przez chwilę nasłuchiwał, czy z któregoś z otwartych okien nie dobywa się krzyk, ale nic takiego się nie działo. Na dźwięk tomofonu nikt nie zareagował, więc postanowił zadzwonić. Po trzech sygnałach usłyszał kliknięcie. Automat przekierował rozmowę, a pielęgniarka, która odezwała się po drugiej stronie, znów go przełączyła, tym razem prosto do gabinetu lekarza. To nie było nazwisko ze zgłoszenia, ale skojarzył je bez problemu. Maciejewski. Gość, którego Julia nazywała znajomym z dawnych czasów. Opiekun małej Niny rabskiej, dziecka z przeszłością, ale bez przyszłości. To była zdecydowanie przykra sprawa. Maciejewski nie krył zaskoczenia, gdy usłyszał jego nazwisko. Najpierw zamilkł, a potem chrząknął przyciągle. Pan w sprawie? Zawiesił pytanie. Moniwki, brewki. Oczywiście brewka. Proszę zostać na dole, zaraz zejdę pojawił się po kilku minutach szedł od drzwi z pochyloną głową jakby szukał wzrokiem czegoś na chodniku nie wyglądał to tak jak podczas pogrzebu matkininy kiedy spotkali się po raz pierwszy wtedy zadał szyku nie, żeby górny przyglądał się szczególnie facetowi, który towarzyszył Julii, ale czuł, że jest człowiekiem z wyższej ligi. Wymuskany, jakby zależało mu na zrobieniu wrażenia na żałobnikach. Może wszyscy lekarze z prywatnych klinik tak wyglądają bez względu na okoliczności. Teraz był jakiś szary, wymemłany i do tego wyraźnie rozkojarzony. Z opóźnieniem zareagował na dłoń wyciągniętą do powitania. Znaleźliście ją? spytał bez zbędnych ceregieli Maciejewski, poprawiając jednocześnie flegmatycznym ruchem fartów na piersiach. Mija już trzecia doba. Pracujemy nad tym. Przyjechałem porozmawiać o szczegółach uprowadzenia. Wiem tyle, ile przekazał mi personel i co widać na nagraniu z monitoringu. Nic poza tym. Żałuję, ale nie było mnie tam tego dnia w klinice. To akurat nie miałoby większego wpływu na przebieg zdarzenia. Mruknął górny. Usiądziemy? Wskazał na ławkę przy chodniku. Wolałbym nie. Mam za sobą długi dzień, więc przejdźmy do sedna. Górny wsunął dłonie w kieszenie jeansów. Domyślam się, że rozmawiał pan także z pozostałymi pacjentami. Tymi z sali brewki. O ile mi wiadomo, były świadkami zajścia. Nie miałem nic do dodania. Nie padło ani jedno zdanie, dokąd udaje się. Prywaczka? dokończył Maciejewski. Nazywajmy rzeczy po imieniu lub, jeśli pan woli, pańska przyjaciółka Julia Krawiec. Nie, nie padło. Nie pochwaliła się, dokąd zabiera brewkę. Może dlatego, że za bardzo się spieszyła. Cała akcja trwała zaledwie kilka minut. Wpakowała dziewczynę do auta i zniknęła. Górny długo zastanawiał się, w jakie słowa ująć kolejne pytanie. Wal pan wprost, popędził go Artur. Widzę, że coś jest na rzeczy. Górny wyjął rękę z kieszeni i podrapał się nerwowo za uchem. Znają pan dobrze. Wydusił. Jak każdego pacjenta kliniki, mówi o Juli. Maciewski zmarszczył brwi. Skąd ten pomysł? Kroi się afera. Wolałbym ją znaleźć, zanim zrobią to służby. Odpowiedział mu drwiący choć krótki śmiech. Chyba czegoś tu nie rozumiem. Myśli pan, że ze względu na naszą dawną znajomość wiem, gdzie ją diabły poniosły? Wolałem się upewnić. I telefon milczy, mieszkanie stoi puste, a samochód zniknął przed bloku. Nie sądzę, by odjechała daleko ani na długo w przeciwnym razie musiałaby zabrać ze sobą córkę. Górny przyjrzał się Maciejowskiemu uważnie. Doktorek znał mało? Sylwia jest z dziadkami w górach. W takim razie mieszkanie na Saski Kępie stoi puste. Wyjął z kieszeni kitla, skrawek papieru i zaczął skrobać długopisem adres. Zaraz. Przerwał pisanie i wycelował skówką szyję górnego. Przecież pan na pewno wie, gdzie to jest. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Górny mimo wszystko wyciągnął rękę po adres, do pewności, że myślimy o tym samym miejscu, wyjaśnił czując, że robi z siebie idiota. Dopiero teraz uświadomił sobie, że Julia nigdy nie zaprosiła go do matki. Owszem, raz znalazł się przed jej blokiem, kiedy odwoził Emilię i Edmunda po ich ślubie, ale do środka nie wszedł i nie widział nawet, do której klatki wchodzą. Maciejewski wiedział dużo więcej. Jak na zwykłego znajomego, chyba za dużo. Gdyby nie okoliczności, starłby szybko ten jego triumfalny uśmiech z twarzy. Pozostało panu jeszcze ostatnie pytanie. Maciejewski skrzyżował ręce na piersiach. Śmiało, proszę je zadać. Albo odpowiem panu od razu, żeby tego nie przeciągać. Nie, nie kontaktowała się ze mną. Gdybym wiedział, dokąd wywiozła moją pacjentkę, pojechałbym po nią osobiście, nie czekając na waszą interwencję. Doktorowi chodziło o Julię czy o brewkę? Dobro tej dziewczyny leży mi na sercu. Juli? Przybrewki, jeśli do pana zadzwoni. Wiem, co mam robić, przerwał mu Macielski. Ale na pana miejscu nie liczyłbym na żaden cud. Julia się nie odezwie. Wie pan, są dwa rodzaje Aja ludzi. Jedni w razie niebezpieczeństwa uciekają, a drudzy stają do walki. Julia nigdy nie ucieka, nawet jak ma pościg na karku. Jedna gdzieś się zaszyła. Bo tego właśnie chciała, powiedział dobitnie. Nie radzę mylić tego z ucieczką. Schowała brewkę. Pytanie po co? Drążył górny. Bo szykuje się do bitwy. Być może właśnie teraz maluje sobie na twarzy barwy wojenne. Byłoby lepiej, gdyby szykowała się bardziej strategicznie. Przy pańskiej pomocy? Julia działa w pojedynkę, bo ufa tylko sobie. Radzę się do tego przyzwyczaić. Widzę, że dobrze ją pan zna. Górny czekał, aż zabłąkany uśmieszek znów pojawi się na twarzy Maciejewskiego, ale tym razem tak się nie stało. Powiem panu więcej. Gdybym to ja deżurował tamtego dnia w klinice, miałbym poważny dylemat, czy zgłaszać zaginięcie brewki na policję. Ciekawa koncepcja, jak na lekarza. I ordynatora. Dokreślił Maciejewski. Tym bardziej zaskakujące. Ja na pana miejscu. Nie jest pan na nim. Ale jeśli dziwi pana mój tok myślenia, musi pan wiedzieć, że widziałem nagłówki w prasie i wiem o Ciach w Campinosie. Wiem też dlaczego brewka trafiła do naszego zakładu. Doktor Synowiec powiedział wam niezbędne minimum, że dziewczyna zniknęła. Nie dodał, że brewka była niewolnicą seksualną. Żyje tylko dlatego, że udało jej się uciec od swojego oprawcy. Julia po prostu musiała się z nią skontaktować doszliśmy już do tych wniosków, doktorze Julia znalazła w brewce świadka doskonałego jednak takie sprawy załatwia się inaczej wystarczyło ją przesłuchać tu, na miejscu miałyby gawędzić przy kawie i słonych paluszkach? niech pan nie żartuje jeśli Julia chce wyciągnąć z brewki cokolwiek co zaprowadzi ją do człowieka, który zabija kobiety musi mieć ją przy sobie i dla siebie nie godzinę, ale kilka dni aż dziewczyna się oswoi i zaufa jej na tyle, by zacząć mówić Górny miał jeszcze jedno pytanie od kogo Julia się dowiedziała, że brewka jest w pańskiej klinice? maciejewski pokręcił głową. Nie ode mnie. Musiała wyciągnąć ten informacji od kogoś innego. Jeszcze niedawno kręciła się tu taka jedna, podobno dziennikarka pewnych wiadomości nie da się długo trzymać w tajemnicy. Robienie wywiadu z kimś, kto ma problemy z pamięcią, chyba nie jest prostą sprawą, o ile mi wiadomo, brewka cierpi na amnezję. Tak twierdzi doktor synowiec. Pan uważa inaczej? Nie zamierzam podważać jego kompetencji, ale powiedzmy, że mam własną teorię na ten temat. Ryfka wielokrotnie dzwoniła do swojej rodziny. A skoro pamięta numer telefonu do matki, to znaczy, że jej pamięć nie była aż tak zawodna. Mówiła też całkiem składnie jak na kogoś, kto ma tak szerokie spektrum zaburzeń. Oczywiście nie zakładam, że jej trauma była mistyfikacją. Bywały dni, kiedy obserwowaliśmy u niej typowe dla tego stanu zachowania depresyjne, ale zdarzały się też napady złości przechodzące w agresję. Nic do niej wtedy nie docierało. Sugeruje pan, że brewka może stanowić zagrożenie? Ta jednostka chorobowa ma wiele twarzy, więc niczego nie mogę wykluczyć. Górny wyciągnął rękę do pożegnania. Pozwoli pan, że nie będę mu życzył powodzenia, stwierdził na odchodny Maciewski. Tak między nami, odpuśćcie ten pościg. Nie chciałbym, żeby przez waszą gorliwość doszło do nieszczęścia. A to się może zdarzyć, prawda? Różnie bywa przy obławie. Jeden nieostrożny ruch i. Jak mówię, wystarczy iskra. Wolałbym, jakby nic jej się nie stało. Górny miał na końcu języka pytanie, czy chodzi mu o uprowadzoną czy porywaczkę, ale się nie odezwał. Chyba znał odpowiedź. Odprowadził Maciejewskiego wzrokiem. Znów szedł, wpatrzony w kostkę brukową. Podniósł oczy dopiero, gdy przekroczył próg kliniki. Ile musisz oddać? Wiesz już? Kostek Knot podjechał wózkiem bliżej matki. Siedziała za stołem w swoim lombardzie z ołówkiem w ręku i wypisywała liczby do zeszytu w kratkę. Matematyczny słupek nie wydawał się długi, ale wartości w nim były dwu- i trzycyfrowe. Na razie niecałe dwa tysiące. Wyschnęła kobieta, po czym wprowadziła ostatnią kwotę. Złodziej zabrał tylko starocie, ale przy okazji kilka rzeczy poniszczył. Jest jeszcze kwestia szyby i nowych zamków. Wyjęła z szuflady kalkulator i zaczęła wciskać kolejne guziki. Kostek nie chciał jej przeszkadzać. Była tak skupiona na oddodowaniu, że nie zauważyła jak okręcił się i podjechał do półek z akcesoriami sportowymi. Nazbierało się tego niemało po przecierane na łatkach piłki do futbolu, dziecięte narty, dwie pary paletek do badmintona oraz damskie figurówki ze zdartymi noskami i śladowymi oznakami rdzy na płozach. Zablokował wózek i wyciągnął rękę po coś, czego nie zauważył, gdy był tu ostatnim razem: niebieskie kolce do biegania, firmowe legendy z jaskrawo zielonymi podeszwami, takie, o jakich od zawsze marzył zdjął je z półki i położył sobie na kolanach zerknął przez ramię czy matka nic nie widzi poczem rozsznurował je i wsunął do środka dłonie poczuł ucisk w piersiach dokładnie tam gdzie jeszcze rok temu buchały endorfiny kiedy stawał na linii startu i dociskał palce do żwiru na bieżni jeszcze kiedyś takie włożysz usłyszał nagle za pleców matka położyła dłonie na jego ramionach i potarła nadwątulone mięśnie a teraz mi je oddaj lepiej żeby się nie zniszczyły ile za nią chcą Synu, mój rozmiar widziałaś? Do tego nówki jeszcze z metką. Obrócił buty, podeszła mi do góry i przejechał palcami po kolcach. Ostre, idealne. No ile? Przecież sama przed chwilą powiedziałaś, że kiedyś wyjdę z tego kalectwa. Powiedziałam, jak tylko staniesz na nogach, kupię ci lepsze, jakie tylko będziesz chciał. Parsknął cicho. Matka tak samo wierzyła, że zdrowieje jak on sam, czyli wcale. Łatwo jest obiecywać coś, czego się nigdy nie spełni. Nowe? Jeszcze lepsze? No i droższe. Kochana mama, szkoda, że nie umie kłamać. Oddał kolcem. Patrzył, jak matka ustawia je pod lekkim ukosem, by już od progu rzucały się w oczy. — Kto je przyniósł? — zapytał, gdy buty znalazły się na swoim poprzednim miejscu. Kobieta odstąpiła od syna i wróciła pośpiesznym krokiem za biurko. — Nie pamiętam — powiedziała, bazgrząc coś ołówkiem w zeszycie. Koła łuska znów zazgrzytały na linoleum. — Ktoś musiał przynieść je wczoraj lub dwa dni temu. Dobrze wiedział, że odkąd wybito szybę, matka zamknęła sklep i nie wpuszczała tu nikogo prócz niego. Do ich domu też nikt niczego nie dostarczył, by wystawić to w komisie. — Skąd masz te kolce? — zapytał ponownie. Wyglądała, jakby zaczęła się pocić. Potarła czoło i z zaczerwienioną skórą na szyi. Czekał, aż powiałem mu pokrętnie, że jest jej słabo albo że weszła w fazę klimakterium, jednak milczała. Wolała włączyć radio, by zabić ciszę, jaka między nimi zawisła, ale podjechał i pociągnął za kabel, wyrywając go z gniazdka. Cisza męczy i wymusza reakcję. Pozwolił jej na ten moment męczarni. Oparł łokcie na podpórkach i wbił w nią wyczekujące spojrzenie. Przyniesiono jej już jakiś czas temu, odpowiedziała w końcu. Nie chciałam ich wystawiać, więc trafiły do magazynku. Takie buty na zapleczu? Nie widzę sensu. Za dużo tych pytań synu. Chcę wiedzieć. Knotowa obróciła kilkakrotnie ołówek w palcach. Mam je od zeszłej jesieni. Ktoś, kto je tu przyniósł, zadecydował, że ja mu się już nie przydadzą. Bolał oddać je mnie zamiast wyrzucić na śmietnik. Oddał za darmo takie buty? Nawet ich nie przymierzył? Widziałaś podeszwę? No, prosto z fabryki. Dawno nie patrzyli sobie prosto w oczy. Zdobyła się na odwagę i zrobiła to teraz. Nie był dla niego. To miał być prezent. Coś ostrego przyszyło kostka tuż pod żebrami. Nogi odmawiały mu posłuszeństwa, ale mózg miał sprawny i potrafił dodawać dwa do dwóch. Miały być prezentem dla ciebie, wyjaśniła, nie chcąc dłużej bronić w kłamstwa. Już się tego domyślił. Pozostawiało jedynie domknąć zagadkę uroczego darczyńcy, który z taką łatwością postawił krzyżyk na jego sportowej karierze. Moi przyjaciele, Kostek cmoknął z niesmakiem przez zęby. To musiał być któryś z nich. Pomysł wyszedł od Alka, ale to Muniek miał forsę, bo koziej wszystko co zarobił ładował w swoje kluby. Aż dziwne, że Muniek nie zwrócił butów do sklepu. Pewnie nie chciało mu się wypisać kwitka, bo to za wiele fatygi, a on nie lubi zwracać sobie głowy buzdetami. Wstawił więc buty do lambardu i jego matki, żeby go tylko tym wkurwić. Przecież wiedział, że prędzej czy później Kostek je zobaczy. Zaglądał tu niemal co dzień, a jaskrawe podeszwy biły po oczach jak neon w środku nocy. Luz, mamuś, nie mogłeś postąpić inaczej. Kostek poprawił na podpórce stopę, która skrzybiła się lekko i zaszła noskiem jednego buta na drugi. Temat jest zamknięty. Dokopali mi raz i wtedy owszem zabolało. Drugi raz kopnięcie boli już znacznie mniej. Nauczyłem się już żyć bez tych dwóch załamasów. Daj sobie radę, jak widzisz. By potwierdzić, że jest wyluzowany, zrobił pokazowy obrót wokół własnej osi. Tak naprawdę chciał już stamtąd uciec. Robienie dobrej miny do złej gry było trudniejsze niż wywijanie puruetów. Podjechał do drzwi, szarpnął za klamkę. To nie oni usłyszał głos matki. Obrócił się w jej stronę. Nie ruszyłaś się ze stołu. Siedziała z brodą opartą o zaciśnięte pięści. To nie twoi przyjaciele przynieśli te trampki. Nie były to żadne trampki, ale nie miał ochoty tego prostować. Więc kto? Ten koniarz, Zabielski, z je po wypadku, kiedy dowiedział się o twojej diagnozie. Przykro mi, synu. Nie chciałby widziała, jak drży mu żyłka na czole. Czuł jej delikatne pulsowanie tam, gdzie przebiegała blizna. Wolał wyjechać bez słowa. Zatrzasnął za sobą drzwi dopiero wtedy, gdy był już sam otworzył usta w niemym krzyku. Wszystko wróciło w pamięci. Najpierw mała bieżnia we wsi, którą okrążał jak wariat, wzmocnić mięśnie w łydkach, a potem ich pierwsze spotkanie, kiedy zdecydował się na mniej komfortową formę treningu, bieg przez leśne ostępy. Sprint kończył się na granicy stacjonaty. Pewnego dnia zajrzał tam, by poznać człowieka, o którym stary Bugaj mówił, że jest wrzodem na dupie. Okazał się nie wrzodem, tylko całkiem miłym facetem. Nieważne, że od czasu do czasu wiało od niego gorzałą. Gadał co prawda głównie o koniach, ale wiedział, kim jest Kostek i znał jego wyniki. Śledził lokalną stronę internetową nie tylko pod kątem informacji gminnych, ale i sportowych. Pogratulował mu tego, że daje radę gnać 30 km na godzinę. Do Usaina Bolta wciąż było Kostkowi daleko, ale i tak bił mu brawo za jego zapał i miłość do celów wyższych. Tak to nazywał. Mówił, że człowiek powinien mieć kręgosłup i wiedzieć, czego chce. Kostek biegał więc tam każdego dnia po słowny doping i krzypiące słowa. Zabielski dawał mu wodę, a potem prowadził wciąż z ziajanego do koni. To było miłe, gdy harfa opierała łeb na ramieniu Kostka, a on uspokajał oddech, głaszcząc ją po aksamitnej szyi. Kiedyś powiedział Zabielskiemu, że chce wziąć udział w sztafecie polskim i że wygra ją dla swojej dziewczyny. Chciał, by była z niego dumna. Nic innego nie mogli ofiarować, więc chociaż to. Zabielski spojrzał wtedy na jego darta adidasy. Kostek czekał, aż usłyszy, że w takim obuwiu to może co najwyżej zbierać gałęzie w lesie, a nie stawać do mistrzostw, ale Zabielski poklepał go tylko po ramieniu i powiedział, że przyjdzie popatrzeć, jak dobiega pierwszy na metę. Wierzył, że wygra. Może nawet właśnie w tamtej chwili przyszedł mu do głowy ten pomysł prezentem. Liczył, że pewnego dnia Kostek stanie na olimpijskiej bieżni. Teraz kolce stały na półce. Zabielski nie żył, a on był kaleką. I jako jedyny miał świadomość, że żadnych wyższych celów już nie osiągnie. Trzech ich było. Trzech kumpli. Szymański odjechał sprzed drive-thru przy McDonaldzie i docisnął ramieniem telefon do policzka, by odwinąć z papieru cheeseburgera. Jak Lech, Czech i Rus. Lech, Czech i Rus byli braćmi. Sprostował górny. Usłyszał szeleza zaraz potem siorbnięcie przez słomkę. I właśnie do tego pije. Nierozłączne drużyna trzymali się razem, odkąd matki posadziły ich razem w pieskownicy. Piękna sprawa. Mhm. Szymański przeżył pierwszy kęs kanapki. Ale nie do końca. Jak wiesz, męska przejaźń czystą wystawiana jest na próbę. Wojenki podjazdowe to norma, gdy testosteron wali po głowie. Pewnie nieraz tukli się o jakąś dziewczynę. Górny się zatrzymał. Od odgłosu wiedzenia dochodzących z telefonu jemu również zaczynało burczyć w żołądku. Mały punkt z kurczakami z Rożna, który minął przy wjeździe do Warszawy, nie wyglądał może luksusowo, zwłaszcza, że przepasany fartuchem kortonowy kogut pełniący funkcję reklamy miał zwichnięty dziób i wydłubane oko, jednak cofnął auto i wtoczył je pod okienkowy dawkę. Wyciągnął w stronę sprzedawcy jeden palec, po czym sięgnął po portfel Mów dalej. O, dziewczyny to akurat się nie tłukli. Tym bardziej, że jeden z nich miał pannę zaklepaną na stałe. Zaraz. Kostek Knot. W tym wieku? To szczyle przecież. Na wsiach ludzie pobierają się wcześniej. Ślub miał się odbyć tego lata. Ale? Ale się skończyło. Zapowiedzi nie wyszły. Panna sama się rozmyśliła, czy któryś z moich kolegów jej w tym dopomógł. Górny odebrał kurczaka i odjechał z nim pod jeden ze stolików ze zbitych bali. Wysiadł z auta i usadowił się na pieńku, po czym rozwinął folię. Ostra węgierska przyprawa zarumieniła skórkę na chrupiącą skorupkę. Oderwał palcami utko i wgryzł się w dnie zębami. To pierwsze zrezygnowała, kiedy chłopak stał się kaleką. Brzydko, paskudnie, ale miłość wbrew pozorom nie jest ślepa. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Gość, z którym rozmawiałem, bąknął o wypadku samochodowym. Ręka z utkiem zawisła w powietrzu. Biały Opel? Bingo! Stuczka usadziła chłopaka na wózku. Dostał do żywocie, przynajmniej tak mówią we wsi. Mów dalej. Ten informator, co facet z myjni. Jest taka jedna w okolicy z opcją samoobsługi. Tak się złożyło, że nasi mili panowie, zamiast dać Opla na lawetę, podprowadzili ją pod zakład. I tu kolejne bingo. Chcieli umyć autosami własnymi rękami, koniecznie myjką ciśnieniową. Zgadnij dlaczego. Bo jest jakieś trzecie bingo. I owszem, na no masce były wyraźne, choć rozmazane plamy. Krew? Podobno po zabitej sarnie. Wpadła im pod koła i doszło do tragedii. Młody knot wylądował w szpitalu, a Opel został bez przedniej szyby. Facet polecił im taniego szklarza. Chłopcom myli wózek i zabrali go na podwórko do jednego z nich. Jak już wiesz, auto spłonęło. Myjka ciśnieniowa, dobra rzecz. W ten sposób pozbyli się reszty śladów. Ta sarna musiała być wyjątkowo ważna, skoro tak im zależałoby dokładnie wypucować po niej karoserię. Zwłaszcza, że mogłoby się okazać, że to nie była sarna. Szymański znów siargnął przez słomkę. Dobra robota. Ile dałeś temu z myjni? Wolałbym, żeby nie rozgadywał po wsi, że ktoś go ciągnął za język. Żadne ciągną. Normalna rozmowa się odbyła. Wiesz, ile trwa full service z odkurzaniem, myciem i woskowaniem? Masz co chciałeś, a moja bryka przy okazji błyszczy jak porcelanowa laleczka. Tar ją tak, że mało co nie pozdzierał lakieru. Ile? Stówka. Dorzucisz mi do pensji. Nie mów, że nie było warto. Górny się rozłączył, schował resztę kurczaka do foliowej torby i wytarł oblepioną tłuszczem rękę w serwetkę. Szymański zadziałał w modelowy sposób, ale jedna sprawa wciąż nie dawała mu spokoju. Ponownie sięgnął po telefon i wybrał numer Straży Pożarnej. Była dziewiąta wieczorem, kiedy Julia weszła do recepcji Mazowi i poprosiła po raz kolejny o dostęp do internetu. Mężczyznę w kamizelce nie zastała, był za to jego syn. Wysoki i śniady, jakby dopiero co wyszedł spod opalania natryskowego. Od razu przyszedł jej na myśl Rose Geller z telewizyjnych przyjaciół i epizod z salonu piękności, w którym aktor niemal zamienił się w Denzela Washingtona. — Piętnaście minut — powiedziała, kładąc przed nim dwudziestozłotowy banknot. Kwadrans zwykle wystarczał, by mogła przejrzeć skrzynkę mailową i skrobnąć kilka słów do Sylwii. Od niej też oczekiwała wieści, jednak od ich ostatniego kontaktu córka najwidoczniej nie miała albo czasu, albo interesu, by się odezwać. Julia zamknęła więc Gmaila i przeszła do czytania najświętszych informacji z kroniki policyjnej. Poza wzmiankami o odkryciu dziupli, w której dekowano niemieckie auta oraz dwóch mordobiciach, na Pradze i Białołęce nie znalazła nic ciekawego. Dopiero gdy zjechała nieco niżej, zobaczyła coś naprawdę obrzydliwego. Prosektorium Lipskiego znała jak własną kieszeń. Z zamkniętymi oczami mogłaby opisać każdy szczegół. Tym bardziej, ani na moment nie zwątpiła, że zdjęcia do artykułu, który zamieszczono w sieci, zrobiono właśnie tam. Drzwi sześciu lodówek, z których Lipski trzymał ciała, były otwarte z szuflad wystawały białe worki rozpięte w okolicach stóp. Autorem artykułu dziewczęta z Campinosu był niejaki Ralf Schwarz, który informował, że zakład na oczki w sposób wzorcowy przeprowadził analizę ciał sześciu młodych kobiet, które wykopano z leśnych kurhanów dzięki staraniom i zawodowej intuicji szefa stołecznej policji Wiktora Madejskiego. Według Szwarca wykonano badania, jakich do tej pory nie przeprowadzano. Śmiertelne porażenie prądem są bowiem rzadkim zjawiskiem i wpiszą się na stałe w anały polskiej kryminalistyki. Na samym dole widniało zdjęcie skupionego na swojej misji młodego doktora Rajtara, pioniera w dziedzinie kryminalistyki sądowej. W ostatnim zdaniu wspomniano krótko o jego współpracy z asystującym mu doktorem Lipskim. Na rodzinę gwiazdy wymamrotała pod nosem Julia. Gwiazda stanęła buciorami na ramionach Lipskiego i głośno wykrzyczała w medialną przestrzeń swoje nazwisko, by echo rozniosło je po kraju. Lipski pewnie do tej pory nie ma pojęcia, że został okradziony z własnych osiągnięć, ani o tym, że zrobiono zdjęcia stóp zamordowanych kobiet. Nie pozwoliłby na to za żadne honory. A do tego kolejny idol tłumów – Madejski – jak to brzmiało, że dzięki jego staraniom i intuicji następna supernowa na niebo skłonie. Julia zamknęła laptopa i opadła na oparcie krzesła. Wygrzebała z kieszeni dwa złote i podniosła się, by wrzucić monetę do maszyny z napojami. — Daj pan telefon. — usłyszała ściszony głos dochodzący z recepcji. — Chcę zadzwonić. — No szybciej. Monika rozglądała się na boki, wyciągając rękę po aparat. Syn człowieka w kamizelce aż tak się nie spieszył. Aparat w pokoju nie działa? Pewnie zepsuła guziki trzeba wciskać delikatnie, bo się blokują. Ojciec nie uprzedzał? Najwyraźniej no zapomniał, dawaj pan. Telefon w pokoju został zlikwidowany przez Julię w pierwszej godzinie ich pobytu. Wolałaby nie kusił dziewczyny do czegoś, czego by sobie nie życzyła do obdzwaniania znajomych i rodziny. Teraz leżał w bagażniku skody. Julia wyjęła butelkę, która wytoczyła się z maszyny i podeszła do recepcji. Żadnego kontaktu ze światem. Szepnęła municę do ucha. Wracaj do pokoju dziewczyna skrzywiła się jakby właśnie wyrwano jej paznokieć tylko do matki chciałam bądź człowiekiem julia musiała wyprowadzić ją na zewnątrz wyszła szamocząc się i ciskając w ciekłe spojrzenia chrzan się krawiec szarpnęła się mocniej wyswobodzając łokieć z uścisku jeśli woli, żebym rozwaliła ci bagażnik masz to jak w banku już próbowałaś przy nim majstrować i jakoś ci nie wyszło to stary model trzeba umieć monika usiadła na krawężniku i wystawiła twarz do zachodzącego słońca Kup mi chociaż olejek. Siedzimy na tym zadupiu i ani porządnego jedzenia, ani żadnej innej radości. Nie mogłeś wybrać jakiegoś hotelu dla ludzi z basenem i drink barem? Julia stanęła przed nią, zasłaniając słońce. Jakoś się przemęczysz. Dziewczyna spojrzała na nią, mrużąc mroczno oczy. Mówię tylko, że nędza w klinice było lepiej. Twoje koleżanki z sali były aż takimi duszami towarzystwa. Najwidoczniej coś mi umknęło. Lekarz był spoko gościem. Weschnęła Monika. Synowiec? Pewnie zabrakło mi szczęścia, by poznać jego spokojną naturę. Ten drugi, trochę pisuć, ale zasadniczo niezła sztuka. Wszystko jasne. Szkoda tylko, że gej, dodała po chwili. Zero reakcji na moje nogi. No popatrz, tylko niezłe, co? Zaprezentowała je w całej okazałości, podciągając brzeg sukienki. Więc gej jak nic. To co z tym olejkiem? Muszę coś jutro robić, kiedy ty będziesz się bawić w filmowca. Może chociaż mają tu leżaki? Julia zostawiła ją na chodniku i wróciła do recepcji. O czymś takim jak płyn do opalania mogła pomarzyć tak samo jak o świeżym homarze. Dostała za to krem rumiankowy. Jeśli Monika miała przestać narzekać choćby na kilka godzin, musiał wystarczyć. Leżaki też były w deficycie. Znalazły się za to dwa składane krzesła z parcianymi siedziskami. Polski Ross Geller zarzekał się, że plażowe choć na oparciach widać było wyblakłe rysunki szczupaków. Zarezerwowała jeden na jutrzejszy dzień z zastrzeżeniem, by usunąć z niego ciemne plamy niewiadomego pochodzenia oraz gryzący rybi w zapach. Raport przysłany przez młodszego ogniomistrza Stasiuka był zaledwie kilkuzdaniowy, ale za to frapujący. Górny przeczytał go kilkakrotnie. Według wstępnego orzeczenia ogień został podłożony wewnątrz pojazdu, na co wskazują rozległe ślady głębokich uszkodzeń w tapicerce tylnych siedzeń oraz temperatura, z jaką pożar stopił plastikowe części auta. Z nagromadzonych wewnątrz produktów spalania wynika, że ogień rozprzestrzeniał się w warunkach niedostatecznej wymiany gazowej, czyli przy zamkniętych drzwiach. Nadciśnienie gazów pożarowych powstałych wewnątrz auta uwolniło się z chwilą otwarcia przednich drzwi przez właściciela pojazdu. Podpalenie ma charakter przestępczy, co oznacza, że sprawca działał z winy umyślnej w zamiarze bezpośrednim. Ostatnie stwierdzenie jasno dawało do zrozumienia, że sprawa trafiła w ręce policji i że w rek samochodu czekają kolejne, bardziej szczegółowe badania. Ktoś chciał zrobić z Opla jeden wielki fajerwerk, powiedział górny, podając pismo Szymańskiemu. Ten chłopak, ale Kodziej miał więcej szczęścia niż rozumu nie mógł wiedzieć że pożar go zmiecie gdy tylko otworzy drzwi ludzie nie mają pojęcia o reakcji substancji łatwopalnych z tlenem ale co racja to racja gdyby nie kumple nie leżałby teraz w szpitalu tylko w plastikowym worku i tak nie leży szymański ściągnął czoło wyszedł wczoraj wyjaśnił górny poparzony ale na własnych nogach spojrzał na zegarek za dwie godziny miał zajrzeć do lipskiego zabielski powinien właśnie trafić na jego stół prosektoryjny co z listą z biżuteryjnych cudów handlarz medalików miał ją przysłać z samego rana Szymański sięgnął po telefon, by połączyć się z dziełem technicznym. Z jego twarzy można było wyczytać, że żadnej listy nie będzie. – Facet od Chińszczyzny zapadł się pod ziemię – powiedział po chwili. – Nie ma z nim kontaktu, pewnie przez ten cholerny artykuł. Najpierw wydrukowały go papierowe szmatławce, a teraz jeszcze zamieszczono go w internecie. Gość skojarzył fakty i… Szymański pstryknął palcami, wydając dźwięk pękającej bańki mydlanej. Ten Maciejewski z kliniki też mówił o jakimś artykule. – Masz go? – no kurde, stary, dziewczęta z Kampinosu to najnowszy przebój bulwarówek. Odszukał w sieci publikacji i przekręcił monitor, by pokazać ją górnemu. Co za skromność, skomentował, przesuwając wzrokiem po artykule. Szkoda, że ten głąb writer nie wie, w co się właśnie wpakował. Lipski mu tego nie odpuści. Gdzie jest mowa o medalikach? Zaraz pod zdjęciem tych stóp w lodówkach. Złoki sześciu ofiar porzucono w białych koszulach. Każda z dziewcząt ma swoją ostatnią drogę, dostała rzadki medalik, którego zdjęcie zamieszczamy. O, żeż, kurwa. Też tak myślę, więc nie dziw się facetowi z że zwinął ogon pod siebie i nagle zamilkł. Zaraz, a ty dokąd? Górny zgarnął ze stołu kluczyki do samochodu. No jak ci się wydaje, jeśli góra nie ma zamiaru wysłać raportu do Mahometa, to Mahomet wydrze górę ten raport z gardła, w razie czego łącz telefony. Adres wskazywał radomskie osiedle u stronie. Górny błądził przez chwilę pośród blokowiska, dwa razy dopytując przechodniów o lokar, który w jego wyobrażeniu powinien być punktem usługowym wydającym towar dostarczony z Chin, jednak za każdym razem odpowiadało mu przyczące kręcenie głowami. Punktu ani żadnego hurtowni nie było. Budynek z numerem 13 okazał się zwykłym blokiem mieszkalnym, a właściwie dziesięciopiętrowym molochem, który zdawał się nie mieć początku ani końca. Jego żółte, usytuowane na gęsto balkony wyglądały jak szalupy ratunkowe uczepione w frachtowca. Podszedł do klatki schodowej i wcisnął guzik w domofonie. Odebrała młoda kobieta. Po sposobie, w jaki powiedziała halo, wywnioskował, że zjawił się nie w porę, zapewne wyrywając ją z popołudniowej drzemki. Nie ma, odpowiedziała cierko, nim skończył wymawiać nazwisko Marka Bogacza. A zresztą kto pyta, bo jeśli po odbiór towaru, po odbiór. Zaryzykował, mimo że mógłby spalić jedyny most, jaki łączył go z Bogaczem. Handlarz mógł trzymać swój bublowaty asortyment z dala od domu. Ubrania czy biżuteria? jeśli biżuteria to trzeba iść na rynek, na pawilony. Zbyt długie milczenie górnego musiało czytać po swojemu. Pan pewnie przyjezdny. Kobieta wciąż nie wpuszczała go do środka. Teraz są dni miasta. Kto ma coś do wystawienia idzie z towarem na rynek. Marek zabrał ze sobą co lepsze wyroby, więc jeśli... Po ubrania. Powiedziałby wszystko, byle tylko wpuściła go na klatkę. Pan wchodzi, ósme piętro. Wreszcie usłyszał sygnał otwierania drzwi Winda stała na parterze jakby na niego czekała nie miał w głowie planu b a tym bardziej nie miał pojęcia o sukienkach czy stanikach sprowadzanych z chin czasu też nie było na zmyślenie gładkiej historyki o powiązaniach z bogaczem wysoka szatynka o ściętych na jeżach włosach stała już na progu miała na sobie czerwoną podomkę z wyszytym złotym smokiem i pachniała kąpielą na pewno nie była śpiąca raczej rozdrażniona tym że przerwał jej robienie popołudniowego makijażu w ręku trzymała paletkę z cieniami i pędzelek za dwie godziny mają się odbyć na rynku pokazy magików, a ja jestem w proszku, wyjaśniła od razu. Pan lubi magię? Górny wytężył pamięć, by przypomnieć sobie jakąkolwiek ze sztuczek poza oklepanym wybieraniem karty stali, ale jedyne co przychodziło mu do głowy, to przeciskanie monety przez szybę. Niech pan już lepiej pokaże to swoje zamówienie. Kobietę musiała rozczarować poziom zaawansowania gościa w kwestii kuglarstwa. Zamiast zamówienia pokazał legitymację. Takich sztuczki się nie spodziewała odwróciła się napięcie i podreptała korytarzem do pokoju górny ruszył za jej rozkołysanymi plecami na których kolejny smok dużo większy falował i połyskiwał cykinowymi łuskami działamy legalnie powiedziała sięgając po paczkę papierosów o co więc chodzi tym razem skarbówka znowu ma o coś pretensje nie chodzi o skarbówkę ale o wasz towar powiedziała pani że co lepszy asortyment powędrował na rynek Kobieta błysnęła ogniem z zapalniczki, po czym otworzyła szerzej skrzydło balkonu. A owszem, powędrował. Pieniądz nie lubi zastoju. To, co nie zeszło, a nadaje się do wciśnięcia klientom, Marek zabrał ze sobą. Ludzie lubią okazję, a kolczyki ze świecidełkami z Faraowskiego zawsze kupią. Zadychę to i panu by kupił. Prawdziwe, niepodrabiane. Górny rozejrzał się po pokoju. Bogacz może i był bogaty, ale gustu nie miał. Mieszkanie urządzone było w stylu... — Made in China, zaczynając od obrazków na ścianach, poprzez poszewki na poduszkach, a kończąc na lampach. — Co zresztą resztą towaru? — zapytał, gdy już nasycił oczy. — Mam na myśli ten najgorszy złom. Gdzie go trzymacie? poduszkiem? Podszedł do kanapie, podwinął długą narzutę z wzorem tygrysa. Nie było tam nic poza toasowymi kapciami. — Może lepiej będzie, jeśli powie mi pan wprost, po co ten nalot? — kobieta zaciągnęła się dymem. — Narzeczony pani nie mówił? Brat, sprostowała. Nie, nie był łaskaw. Najwidoczniej nie przewidział wizyty policji. Górny obszedł pokój, zatrzymując się na dłużej przy konstrukcji mającej służyć za regał. Podłużne półki przytwierdzone do ściany uginały się od małych i większych pudełek. Na wieczkach naklejone były kartki z napisami, wielokrotnie przekreślanymi i nanoszonymi ponownie. Zmiana asortymentu musiała być intensywna. Bransoletki, kolie, zawieszki, pendrive, plastikowe kostki do lodu. Zainteresował się zawieszkami. Pod wieczkiem jednego z pudełek zakłębiło się od czegoś, czego nie potrafił nazwać. To perły i bursztyny, wyjaśniła siostra bogacza. Syntetyczne, ale robią robotę. Domiem się w końcu o co chodzi. O medaliki. Dewocjonalia? Szaj z najgorszych z możliwych. Wyszliśmy już z tego. Producent robił potworki, nie medaliki. Trudno było rozpoznać, kto jest kim. Matka boska wyglądała jak. Wolę się nie wyrażać. Co z nimi zrobiliście? Mówię przecież, towar nie schodził, więc skończyliśmy handel. Zamieniliśmy na kotki z machającą łapką. Chce pan jednego? Sprzedam po kosztach. Medaliki za świętym Krzysztofem. Naciskał górny. Wiem, że kilka sztuk sprzedaliście. Chyba ze śniętym Krzysztofem. Zaśmiała się niemal, siedławiąc wydychanym z dymem. Tak wyglądał, jakby był przymulony, twarz całkiem rozmazana, zlewała się tułowiem. No, było ich trochę, ale do niczego się nie nadawały. Sprowadziliśmy sto sztuk i większość poszła na śmietnik co zrobiliście zresztą. Wzruszyła ramionami. Nie wiem, ja handluję elektroniką, marek babskim asortymentem, ciuchami, butami, biżuterią też. Wszystko przez to, że klientki go lubią. Czaruj z niego i barier ma niezły. Więc taki ustaliliśmy podział. Każdy działa na własny rachunek, tylko tak wspólny. Jakieś księgi rachunkowe? Popatrzyła na niego, jakby poprosiłem o sprawozdanie z Chin, oryginalnego Stradivariusa. Pan tu zaczeka, odparła, gasząc papierosa parapet balkonu przypłynęła obok niego bezszelestnie i zniknęła za ścianą usłyszał jak coś przykłada a potem zrobiło się cicho kiedy wszedł za nią do sąsiadującego pokoju stała z telefonem w ręku niech pani to odłoży zacisnęła usta ale zrobiła co jej kazał nieważne że z miną jakby wypiła piłą. wspólny dach i wspólny kłopot burknęła nic nie wiem o tych dziewczynach bo to o nie chodzi widziałam artykuł nie powiem wyszło paskudnie chcę zobaczyć raport ze sprzedaży medalików usiadła na pufie z frędzelkami skrzyżowała nogi w koskach. Brat mnie zabije. Już raz go ciągali po sądach za zabawki, od których otruł się jakiś dzieciak, a teraz to. Raport. Górny wyciągnął rękę. Wsunęła się z i podeszła na kolanach do komody i wysunęła najniższą szufladę. Wygrzebała z dna segregator z szerokim grzbietem. Zestawienia sprzedaży z kolejnych miesięcy powpinane były w osobne koszulki. Przerzuciła kilka z nich, po czym wyjęła z zatrzasków ostatnią folię i podała górnemu. Zamówienia były trzy. Pierwsze we wrześniu zeszłego roku, kolejne w październiku, ostatnie w listopadzie, miesiąc po miesiącu. Górny przyjrzał się ewidencji. Zamawiano po jednej sztuce? Tylko za pierwszym razem, potem były trzy, a na końcu pięć, razem dziewięć. Nie sześć. Trzy ciała prawdopodobnie wciąż tkwiły gdzieś w ziemi. Zamawiała je ta sama osoba. Na dole ma pan adres i nazwisko. O to panu chodziło? Właśnie o to. Odparł górny, patrząc na litery, które składały się na jednoznaczną informację. Cholerne medaliki siostra bogacza podniosła się z kolan. Jak tylko je zobaczyłam, od razu wiedziałam, że żadnego szczęścia nikomu nie przyniosą. Nadawały się tylko do jednego do zakopania, bardzo, bardzo głęboko, żeby nikt ich nigdy nie znalazł.